Szanowni, na dzisiejszej lekcji zajmowaliśmy się zadaniami, a właściwie powiedziałbym już nawet twierdzeniami, które w dowodzie wymagały połączenia rozumienia czy zrozumienia podzielności przez liczby całkowite, w szczególności reszty zdzielenia i zasady szufladkowej Dirichleta. No więc, żeby uprościć sobie trochę notację, wymyśliłem taki może nie najszczęśliwszy pomysł, żeby twierdzenie takie, że resztą zdzielenia A przez B jest R, czyli że A to jest jakaś liczba całkowita, A i B są liczbami całkowitymi, jest inna liczba całkowita razy B plus ewentualnie reszta, żeby to zapisywać w taki sposób. Tu głównie będzie nam chodzić o to, że to ta część, to Q razy B, dzieli się po prostu przez B bez reszty. Nieważne będzie, ile dokładnie wynosi ta część, ważne będzie to, że dzieli się przez B bez reszty. No i pytanie, ile jest tych reszt możliwych? No więc może być 0, reszta 0, to znaczy, że się A dzieli bez reszty przez B. 1, 2, aż do B minus 1. No B już nie może być, dlatego że gdyby tu było B, no to reszta dzieliłaby się przez B, czyli cała liczba dzieliłaby się znowu przez B bez reszty. Prawda? No i na przykład przy dzieleniu przez 3 możliwe są tylko 3 reszty, albo 0, jeśli liczba dzieli się przez 3, no albo 1 lub 2, jeśli liczba nie dzieli się przez 3. No i przykładem jest 7, która po podzieleniu przez 3 daje 2 i reszty 1, czyli 7 równa się 2 razy 3 plus 1, albo 7 to jest liczba, która dzieli się przez 3 plus 1. To ja się teraz może zmniejszę i będziemy kontynuować. No i pierwsze zadanie, na którym żeśmy się zastanawiali, jest takie, że żeby wykazać, czy jak wykazać, że spośród dowolnych 11 liczb naturalnych można zawsze wybrać dwie takie, których różnica, dodatnia różnica, żeby już nie zawracać sobie głowy liczbami ujemnymi, to znaczy weźmiemy sobie większą liczbę i odejmiemy od niej mniejszą, dzieli się przez 10. No i dowód tego faktu jest... Przepraszam, przeskoczyłem o jedno za dużo. Dowód tego faktu jest taki, że no, pytanie, kiedy różnica dwóch liczb naturalnych, bo mamy tutaj mieć różnicę dwóch liczb naturalnych, które same niekoniecznie dzielą się przez 10, na pewno dzieli się przez 10. No i różnica takich, każdą z tych liczb można zapisać w postaci części, która się przez 10 dzieli i różnicy. Jeśli ta jedna jest A, no to ta różnica tu będzie RA. Jeśli to jest B duże, druga liczba, to ta różnica będzie RB. No i różnica A minus B to jest liczba podzielna przez 10, no bo różnica dwóch liczb podzielnych przez 10 jest podzielna przez 10. Dodać różnica reszta. No, innymi słowy, różnica dwóch liczb dzieli się przez 10, jeśli reszty z dzielenia przez 10 każdej z tych dwóch liczb są takie same. No i teraz mamy sytuację taką, że mamy 11 liczb, 10 reszt z dzielenia przez 10, więc jeżeli szufladki ponumerujemy resztami z dzielenia przez 10, to co najmniej w jednej szufladzie będą, to w jednej szufladzie będą co najmniej dwie liczby. No i to są te właśnie liczby, których trzeba wybrać i ich różnica, ponieważ mają te same reszty przy dzieleniu przez 10, to ich różnica będzie dzieliła się przez 10. Przy okazji reszta z dzielenia przez 10 to jest nic innego jak cyfra jedności, a różnica dwóch liczb z tą samą cyfrą jedności oczywiście ma na miejscu jedności 0, więc dzieli się przez 10. No i w ten sam sposób można wykazać, że jeśli weźmiemy dowolne n plus 1 liczb całkowitych, to zawsze można wybrać dwie takie, których różnica dzieli się przez n. Żeby rozwiązać kolejne zadanie, będzie nam potrzebna następująca obserwacja. Wyobraźmy sobie, że mamy 5 przedmiotów, które mogą mieć 3 różne cechy.
No, powiedzmy sobie, że mamy pięć kulek, o których wiadomo, że mogą być w trzech różnych kolorach. No, ale nie wiemy, czy ile kulek jest w jakim kolorze. Wiemy tylko, że wśród tych pięciu kulek znajdziemy kulki w trzech różnych kolorach i nie na przykład w czterech. Otóż okazuje się, że wśród tych pięciu kulek można zawsze znaleźć trzy kulki w różnych kolorach lub trzy kulki w tym samym kolorze. Możliwa jest też sytuacja, kiedy znajdziemy i takie kulki, i takie kulki. No i żeby się o tym przekonać, to można po prostu wypisać wszystkie możliwości. Jeśli kulki są tylko w jednym kolorze, na przykład czerwonym, tu mamy kulki w kolorze czerwonym, zielonym i żółtym. Jeśli kulki są tylko w jednym kolorze, na przykład czerwonym, no to wśród pięciu kulek znajdziemy trzy w jednym kolorze. Jeśli kulki są w dwóch kolorach, no to może być sytuacja taka, że czerwonych kulek jest jedna czerwona kulka i cztery zielone, no to znaleźliśmy trzy w tym samym kolorze. Dwie czerwone i trzy zielone, znowu znaleźliśmy trzy w tym samym kolorze. Przypominam, że celowo rozważamy przypadek, kiedy kulki są tylko w dwóch kolorach. Może być tak, że są trzy czerwone i dwie zielone, albo cztery czerwone i jedna zielona. W każdym z tych przypadków co najmniej trzy kulki w jednym kolorze możemy znaleźć. Oczywiście, czy to czerwone, zielone, czy czerwone, czy żółte i zielone, to nie odgrywa żadnej roli. No i jeżeli mamy kulki w trzech kolorach, no to znaczy, że znaleźliśmy trójkę kulek w trzech kolorach, no i czwartą i piątą kulkę możemy już wybrać w kolorze, jakim chcemy. Jest spełnione druga część tej alternatywy, że znajdujemy kulki we wszystkich trzech kolorach. Trzy kulki we wszystkich trzech kolorach. No i będziemy potrzebować tego do rozwiązania zadania, do udowodnienia takiego twierdzenia, że spośród pięciu liczb całkowitych można wybrać trzy takie, których zawsze można wybrać trzy takie, których suma dzieli się przez trzy. No i potraktujemy teraz liczby jako kulki, a resztę z dzielenia przez trzy, czyli te 0, 1 i 2, te trzy cechy, trzy liczby jako kolory. No, przed chwilą udowodniliśmy, że spośród pięciu liczb możemy znaleźć trzy takie, że ich reszty z dzielenia przez trzy będą równe, lub trzy takie, że ich reszty będą różne, to znaczy jedna z nich będzie się dzielić przez trzy, druga będzie miała resztę równą 1, a trzecia resztę równą 2. No i można rozważyć oba te przypadki oddzielnie. Jeśli trzy liczby mają równe reszty z dzielenia, no to dodajemy je, to jest pierwsza liczba, to jest druga liczba, to jest trzecia liczba. Te części podzielne przez 3 wyglądają tak samo, ale mogą mieć zupełnie różne wartości. Ważne jest tylko, że się dzielą przez 3. No a suma trzech jednakowych reszt to jest 3 razy r. No i taka liczba jest podzielna przez 3, tak? Bo suma trzech liczb podzielnych przez 3 jest podzielna przez 3, a 3 razy r, jakiekolwiek r by nie było, 0, 1 lub 2, też dzieli się przez 3. W drugim przypadku, kiedy liczby mają trzy różne reszty z dzielenia przez 3, czyli 0, 1 i 2, ich suma będzie wyglądała w taki sposób. No, znowu te trzy części podzielne przez 3 z każdej z tych trzech liczb mogą być zupełnie różne, są tylko oznaczone tak samo, bo ważne jest, że dzielą się przez 3. Ich suma na pewno daje liczbę podzielną przez 3, a suma reszt daje 3. 3 również dzieli się przez 3, w związku z tym taka suma też dzieli się przez 3, no i udowodniliśmy nasze twierdzenie. No i teraz trudniejsze zadanie, dość trudne. Wykorzystując, od razu podpowiem, poprzednią własność, udowodnimy, że spośród 11 różnych liczb całkowitych można wybrać zawsze 6 różnych liczb, takich, że ich suma jest podzielna przez 6. No, spróbujmy wykorzystać to, co już wiemy. To twierdzenie udowodnione ostatnio, tak? Wybierzemy z tych 11 liczb 5 i spośród nich możemy wybrać trzy takie, że ich suma jest podzielna przez 3, a pozostałe dwie liczby zwrócimy do puli,
która teraz składa się z 8 liczb, bo 3 żeśmy wyjęli. Z tych 8 liczb znowu możemy wziąć 5. Z tych 5 wybierzemy 3 takie, że ich suma dzieli się przez 3, a pozostałe 2 liczby zwrócimy, no i dostanie dokładnie 5, więc zastosujemy to poprzednie twierdzenie jeszcze raz i z pozostałych 5 liczb wybierzemy 3, których suma dzieli się przez 3, a 2 pozostałe liczby zostawimy i już nie będziemy się nimi dalej zajmować. W ten sposób mamy 3 różne trójki liczb, których suma dzieli się przez 3 i jeszcze 2 liczby, które już nas nie interesują. No i teraz przyjrzyjmy się reszcie z dzielenia każdej z tych sum, każdej z tych trójek przez 6. No, każda z nich można zapisać jako część, która się dzieli przez 6 plus reszta, a reszta może być równa 0, 1, 2, 3, 4 lub 5, ale tutaj jest pewien haczyk, no bo skoro ta suma dzieli się przez 3, no to ta część dzieli się przez 3, więc reszta też musi się dzielić przez 3. A więc z tych wszystkich 6 reszt wchodzą w grę jedynie 0 lub 3. No więc mamy 3 różne trójki liczb, 3 różne sumy tych trójek liczb i 2 możliwe wartości reszty z dzielenia tych sum przez 6, a nie przez 3. Przepraszam, już poprawione. A więc z zasady szufladkowej Dirichleta mamy 3 obiekty i 2 szufladki i w co najmniej jednej szufladce muszą się znaleźć 2 obiekty. To znaczy w jednej szufladce muszą się znaleźć co najmniej 2 obiekty. Jeżeli te 2 obiekty to są obiekty takie, że reszta z dzielenia przez 6 daje 0, no to jeśli dodamy te teraz już 6 liczb, bo 2 trójki, to też dostaniemy liczbę, która dzieli się przez 6. Bo każdy ze składników dzieli się przez 6. Jeśli natomiast weźmiemy, sytuacja jest taka, że 2 trójki mają resztę z dzielenia przez 6 równą 3, no to z kolei suma tych trójek, prawda, liczba dzieląca się przez 6 plus reszta 3 i jeszcze raz liczba dzieląca się przez 6 plus reszta 3, da liczbę dzielącą się przez 6 plus sumę tych reszt, czyli 6, co także dzieli się przez 6. No, innymi słowy, udowodniliśmy to nasze twierdzenie, że spośród 11 różnych liczb całkowitych można zawsze znaleźć 6 takich różnych liczb, że ich suma jest podzielna przez 6. No i dla porządku to jeszcze spróbujmy podsumować to ostatnie twierdzenie, dowód tego ostatniego twierdzenia, bo to jest dość trudny dowód. Po pierwsze wykorzystaliśmy twierdzenie mówiące, że spośród 5 dowolnych liczb całkowitych można zawsze wybrać 3 takie, że ich suma będzie podzielna przez 3. No, z tego twierdzenia wynika, że z 11 różnych dowolnych liczb całkowitych można wybrać 3 takie różne trójki. No, jeśli jednak suma każdej z tych trójek dzieli się przez 3, to reszta z dzielenia tej trójki przez 6 może być równa jedynie 0 lub 3. Gdyby była 1, 2 lub 5, to 4 lub 5, to ta suma tej trójki nie mogłaby się dzielić przez 3. No i z zasady szufladkowej wynika, że reszta z dzielenia co najmniej 2 z 3 tych trójek równa się 0 lub 3, a w takim wypadku ich suma, a więc suma 6 liczb, bo suma 2 trójek, w każdym z tych wypadków dzieli się przez 6, znowu się tu pomyliłem, przepraszam, przez 6. Teraz jest dobrze. Mam nadzieję, że te zaskakujące dość twierdzenia i ich proste dowody się Wam podobały. Dziękuję bardzo.